Cześć kochani, z tej strony Agata Buczkowska. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Otóż część z Was wie, że byłam na festiwalu w Suwałkach. Postanowiłam Wam nagrać krótkiego vloga i pokazać, jak to wygląda od drugiej strony. Czym charakteryzuje się taki festiwal oraz czy jest rywalizacja między uczestnikami. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz o subskrypcji mojego kanału. A teraz nie przedłużając filmiku, zaczynamy. Keep smiling, and we'll see what tomorrow brings. Keep smiling, and be thankful for the little things. Jesteśmy już sobie na miejscu. Jest tu bardzo, bardzo ładnie. Ogólnie to Wam pokażę to za chwilkę. A teraz już jedziemy na festiwal, także zobaczymy, jak mi pójdzie. Mam mega, mega stresa, ale no zobaczymy. Do zobaczenia już na miejscu. Jesteśmy już na miejscu. Za chwilę Wam pokażę cały ośrodek, jak to wygląda. Ogólnie dużo osób pyta się, jak to wygląda, jak taki festiwal wygląda. Wygląda to w ten sposób, że przyjeżdżam na festiwal, prezentuję utwór, jaki mam do zaprezentowania. Oczywiście wcześniej go zgłaszam, podaję autorów tekstu, autorów muzyki. Potem mam dzień przesłuchań. Zależy, czy na przykład śpiewam dwie piosenki, czy jedną. Na przykład na festiwalach zagranicznych wygląda to mniej więcej tak, że mam do zaprezentowania piosenkę po polsku, czyli w swoim języku, i piosenkę po angielsku. Oczywiście mogę śpiewać w różnych językach, ale zazwyczaj jest właśnie takie coś zrobione, że język polski i angielski. Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back, she said shut up, better dance with me. This woman is my destiny, she said ooh, ooh, shut up, better dance with me. Nie, to jest Krystian, który był ze mną na Malcie. Pozdrawiamy. Na Malcie, które miejsce zajął? Trzecie miejsce zajął na Malcie. This is my friend, hi! Aktualnie mam przerwę w przesłuchania. Ja jestem dopiero w czwartej kategorii, a jest dopiero kategoria druga. To jest właśnie minus mieć 18 lat, bo trzeba wiecznie, wiecznie czekać na swoją kolej. W swojej kategorii, czyli w 17-25, występuję jako trzecia. Także uwierzcie mi. Ale okolica jest naprawdę bardzo piękna. Zobaczę, może potem pójdę do galerii. Coś pokupuję, coś zobaczę. No, także do zobaczenia tutaj. Ogólnie dopiero przed chwileczką dowiedziałam się, że będę prowadziła galę. Galę piosenek Jarosława Kukulskiego. Jestem w wielkim, wielkim szoku, że w ogóle zostałam o to poproszona. I gala jest już jutro, a mam się nauczyć tekstów i w ogóle, także zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Trzymajcie kciuki! Po koncercie, także oczywiście koncert będziecie mogli zobaczyć później. How is it? Everything is going really fine. Good. Really good. She was good. Oh.
How are you? Okay. Okay. So it's okay. She was so good. Oh my god. You too, so. Yeah. Więc na pewno Więc na pewno wszystko zobaczycie potem, także do zobaczenia. Tak. Do zobaczenia. See you soon. See you soon. Do zobaczenia i chodź. Okej, ja już jestem po przesłuchaniach. Powiedzmy, że było okej. Chociaż zawsze jest tak, że nawet jeśli zaśpiewam dobrze, to ja mam wrażenie, że jest źle. Zobaczymy, jak pójdzie i zobaczymy, jakie będą wyniki. Jutro jest gala koncertowa. Finały. Więc trzymajcie mocno kciuki za to, żebym się dostała i w ogóle. O, wracamy już do hotelu. Znaczy do hotelu, do pensjonatu. Bo pierwszy dzień festiwalu, znaczy w sumie drugi dzień z festiwalu się zakończył. Jutro jest już gala finałowa, którą prowadzę. Także będzie ciekawie. Pierwszy raz w życiu będę w ogóle brała udział w takim przedsięwzięciu, że będę prowadziła galę. Także zobaczymy, jak mi pójdzie. Kochani, idę sobie teraz na śniadanku. Nareszcie mogę coś zjeść z rana. Śniadanku i za chwilkę ruszamy już na próbę gali, którą prowadzę. Także do zobaczenia już na miejscu. Julia Chmielarska, Aleksandra Czaplicka i Ada Tracz otworzyły spotkanie z piosenkami Jarosława Kubulskiego. Za chwilę 7 piosenek z różnych okresów jego twórczości w wykonaniu Agaty Mociak, Weroniki Zapolni, Wiktorii Tracz, Marty Tchórzewskiej, Krystiana Kubowicza, Grupy I z udziałem zespołów tanecznych Koralik, Sylawy i Brat. Będzie lekko, łatwo i przyjemnie. Przyszła do i nie do. Przyszedł smutek jego. Rozłożyła nasz pełny prost. Zjedzą na mnie cały to. Po prowadzeniu koncertu galowego piosenek Jarosława Kukulskiego udało mi się wygrać pierwsze miejsce, także jestem mega, mega szczęśliwa i dziękuję za to, że we mnie wierzycie i dajecie mi pałę. Zobaczcie, kto mnie odwiedził. On nie.